Umiłowani rodacy, drodzy bracia i siostry, uczestnicy eucharystycznej ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. Pragnął, wiemy, że bardzo pragnął stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu. I w sposób po ludzku trudny do przewidzenia realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały ten styl papieża, pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem II Watykańskim. Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest ludem Bożym, ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który pielgrzymuje. Papież nie mógł dłużej pozostać więźniem Watykanu. Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował przez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią. Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród was, umiłowani synowie i córki mojej ojczyzny. Kiedy bowiem z niezbadanych wyroków opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I, zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy świętego Stanisława w Krakowie na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu Polski.
Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież pielgrzym, witam was wszystkich. Witam najdostojniejszego prymasa Polski. Witam wszystkich obecnych tutaj arcybiskupów i biskupów, pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie. Pozwólcie, że wpośród naszych gości powitam w sposób szczególny kardynała arcybiskupa Santo Domingo. To tam wypadało mi skierować pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu. I tam po raz pierwszy ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba, po której przeszły stopy tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i naszych rodaków, i polskich żołnierzy. Dzisiaj wspólnie z wami tego świadka pierwszej papieskiej podróży Jana Pawła II witam w Warszawie. Czyż moja pielgrzymka do ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi 900. rocznicę śmierci świętego Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła, nie tylko po szlakach naszej ojczyzny, ale zarazem Europy i świata? Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę. Niemniej muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978, po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji, został na rzymską stolicę świętego Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi.
od Piotra, jak i od wszystkich apostołów, Chrystus żądał, aby byli Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyż przeto, nawiązując do tych chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa. Że właśnie stąd z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa. Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. Ale, umiłowani rodacy, jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się powiedzieć, jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania. Czy do nich naprawdę dorastamy? Dane mi jest dzisiaj na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do Polski sprawować najświętszą ofiarę w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Liturgia sobotniego wieczoru w przeddzień zesłania Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie, w którym nazajutrz apostołowie zgromadzeni wokół Maryi, Matki Chrystusa, mają otrzymać Ducha Świętego. Otrzymają Ducha, którego Chrystus im wyjednał przez krzyż, aby w mocy tego Ducha mogli wypełnić Jego polecenie. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. W tych słowach Chrystus Pan przed swym odejściem ze świata przekazał apostolom swe ostatnie polecenie, swój mandat misyjny i dodał: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dobrze się stało, że moja pielgrzymka do Polski, związana z 900. rocznicą męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, wypada w okresie zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W taki bowiem sposób mogę, dopełniając jakby pośmiertnie pragnienia Pawła VI, przeżyć raz jeszcze tysiąclecie chrztu na ziemi polskiej i wpisać tegoroczny Stanisławowy jubileusz w to tysiąclecie, z którego wzięły początek całe dzieje narodu i Kościoła. Właśnie uroczystość zesłania Ducha Świętego oraz Trójcy Przenajświętszej szczególnie nas przybliża do tego początku. W apostolach, którzy otrzymują Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szczepanowa, który swoje posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed 9 wiekami. I są w tych apostolach i wokół nich w dniu zesłania Ducha Świętego zgromadzeni nie tylko przedstawiciele tych ludów i tych języków, które wymienia Księga Dziejów Apostolskich. Są wokół nich już wówczas zgromadzone różne ludy i narody, które przyjdą do Kościoła poprzez światło Ewangelii i moc Ducha Świętego w różnych epokach, w różnych stuleciach. Dzień Zielonych Świąt jest dniem narodzin wiary i Kościoła, również na naszej polskiej ziemi. Jest to początek przepowiadania wielkich spraw Bożych również w naszym polskim języku. Jest to początek chrześcijaństwa również w życiu naszego narodu, w jego dziejach, w jego kulturze, w jego doświadczeniach. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł On w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa, powiedział ksiądz Skarga w jednym ze swoich kazań sejmowych. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim, na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej, tysiącletniej wspólnoty,
która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła. Na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Tysiąclecie Chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest święty Stanisław. Tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj jest głównym motywem tej mojej pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż
otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności, o jego prawach, a zarazem nauki o godności i prawach narodu. Księże prymasie, pragnę tę najświętszą ofiarę wspólnie z braćmi, biskupami i kapłanami złożyć we wszystkich intencjach, które wasza eminencja wymienił na początku. W dniu dzisiejszym na tym placu zwycięstwa w stolicy Polski proszę poprzez wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. Dzieje ojczyzny, napisane przez grób jednego, nieznanego żołnierza. Przyklęknąłem przy tym grobie, wspólnie z księdzem prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach, czy to będzie ziarno ciężkiej codziennej pracy w pocie czoła na roli,
przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samegoż cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach? Wszystko, co Polskę stanowi, skąd pochodzą te słowa? Księże prymasie, tak głosi akt milenijny złożony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy, pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku zielonych świąt. To wszystko, dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę, od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na placu zwycięstw. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam. Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi.
niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.